Święty Jan Chrzciciel miał dość osobliwą dietę. Ewangeliści Mateusz i Marek mówią, że jego pożywienie stanowiły szarańcza i dziki miód. Czy wiecie, jak smakuje szarańcza? Otóż w smaku przypomina ona z jednej strony krewetki, a z drugiej strony nasiona słonecznika. Tak przynajmniej twierdzi pewien izraelski celebryta kulinarny Moshe Basson, o którym zrobiło się głośno w zeszłym roku, kiedy zaczął w Izraelu swoją kampanię na rzecz jedzenia tych owadów. Ciekawe, że według Księgi Kapłańskiej szarańcza jest koszerna i są to jedyne owady, które mają status koszerności. Wspomniana księga zezwala na jedzenie wszystkich czterech rodzajów szarańczy – żółtej, czerwonej, nakrapianej w zielone kropki oraz białej. Faktycznie wśród Żydów sefaradyjskich owady te od wieków stanowią znaną i cenioną przekąskę. No właśnie, ale to bardziej przekąska niż regularny pokarm. Co więcej, szarańcza jest bardzo ruchliwa i pojawia się tu i ówdzie tylko okresowo. Czy zatem mogła stanowić podstawę całorocznej diety Jana? Zanim odpowiemy na to pytanie, przyjrzyjmy się drugiej kategorii, która wchodzić miała w skład jego pożywienia. Miód. I to dziki miód. Czyli taki, do którego produkcji człowiek nie przyłożył ręki. Grecki wyraz miel, tłumaczony jako miód, jest bardzo dwuznaczny. Może równie dobrze oznaczać miód pszczeli, jak i gęsty syrop wytwarzany z niektórych owoców, np. daktyli. Może też dotyczyć gęstego syropu, który powstaje samoistnie na gałęziach niektórych drzew, np. tamaryszków. O jakim zatem miodzie mówią ewangeliści? Trudno to ocenić jednoznacznie. Jest jednak pewne, że w czasach Jana w Palestynie większość miodu pszczelego musiała pochodzić z dzikich pasiek. Było go jednak jak na lekarstwo i z pewnością nie wystarczyłoby nawet dla jednej osoby na cały rok odżywiania się. Co zatem pozostaje? Wydaje się, że najbardziej prawdopodobny jest miód w postaci syropu powstający na gałęziach drzew tamaryszków. Ze źródeł starożytnych wiemy, że na przykład Nabatejczycy, których możemy kojarzyć z jordańską Petrą, obficie zbierali ten miód z drzew, a potem mieszali go z wodą. Tak powstawał stosunkowo wysokoenergetyczny napój, który pozwalał przetrwać im na pustyni, a także ich trzodom. Oczywiście był to tylko dodatek do mleka i mięsa, które na co dzień spożywali. Podsumujmy więc. Ani szarańcza, ani miód nie mogą być wyłącznym składnikiem diety człowieka. I jednego, i drugiego było w otoczeniu Jana jak na lekarstwo. Miodem nazywano też produkty pochodzenia roślinnego, które można było znaleźć spontanicznie na pustkowiu, na którym żył Jan. Prawdopodobnie więc ewangeliści nie chcą powiedzieć, że wyłącznym pożywieniem Jana były szarańcza i miód. Posługują się tym wyrażeniem, tym złożeniem szarańcza i miód, chcąc bardziej powiedzieć, gdzie Jan przebywał, niż co jadł. Chodziło o wzmocnienie obrazu, że przebywał na pustkowiu, z którym kojarzyły się właśnie te dwa czynniki, szarańcza i miód. Na pustkowiu nie można się było spodziewać niczego więcej, poza tym, co dała natura.